Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniach z Lublina, o procesie sądowym posłanki Lewicy z księdzem. O szczegółach za chwilę porozmawiam z Krzysztofem Kasprzakiem z Fundacji Życie i Rodzina. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam widzów. Na początku, jak zawsze, przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. Także o wsparciu naszego kanału finansowo dane w opisie. A proces, to tutaj odwołajmy się do mediów mainstreamowych. Ksiądz Mirosław Matuszny z parafii w podlubelskim Snopkowie stanął przed sądem, miał odpowiadać za zniesławienie posłanki Katarzyny Kotuli ze Szczecina z Lewicy. Na swoim profilu na Facebooku udostępnił grafikę zestawiającej parlamentarzystkę z faszystowską młodzieżówką z Hitlerjugend, ale procesu nie będzie. To tak może od początku, bo może nie wszyscy wiedzą, kim jest ksiądz Matuszny. Niektórzy mogą go kojarzyć niekoniecznie z nazwiska, ale z działania, chyba z procesji, jakie urządzał w trakcie mniemanej pandemii. No ale tu stanął w roli oskarżonego. Co to się działo? Co to się stało? Ksiądz Matuszny to dobrze znany kapłan na Lubelszczyźnie. Wielokrotnie angażował się i wypowiadał w kwestiach moralnych, religijnych, oczywiście po tej jasnej stronie mocy, czyli w obronie wartości katolickich, narodowych, patriotycznych. Za swoje wypowiedzi, za swoją działalność, między innymi za to, że postawił na terenie swojej parafii wystawę Stop Dewiacji, pokazującą szkodliwość praktykowania homoseksualizmu, został po jakimś czasie tam usunięty z Lublina i przeniesiony na parafię podlubelską. Tutaj oczywiście też miała znaczenie ta procesja. Ksiądz, broń Boże, nie był żadnym sanitarystą, ale widział, że szczególnie starsi ludzie tak mocno są wystraszeni i tak bardzo panikują, że po prostu postanowił peregrinować z relikwią po ulicach miasta Lublina. No i to było bezpośrednio przyczyną w późniejszym czasie przesunięcia go z jednego miejsca w drugie. Cała historia, jeśli chodzi o tego mema, no to pokazuje, że Lewica chyba będzie próbowała reaktywować Wydział IV Służby Bezpieczeństwa, dlatego że posłanka Kotula rzekomo po 3 latach, rutynowo przeglądając Facebooka księdza, chyba i któryś z jej pracowników, natknęła się na tego mema. To jest w ogóle śmieszne, czy pracownicy posłów generalnie przeglądają randomowe Facebooki księży, czy po prostu może jest jakaś lista księży, których należy obserwować i przeglądać. No to jest w ogóle kuriozum, że takie rzeczy się dzieją. Oczywiście zapewne poszło zlecenie skądś na księdza z Mordoru, że tak powiem. I tutaj dlatego znaleziono takie haki na niego, które okazały się potem żadnymi hakami. Więc po 3 latach posłanka doszukała się jakiegoś mema gdzieś tam zagrzebanego na dole Facebooka u księdza Matusznego, który ją rzekomo szkalował. Ja tak mam takie pierwsze skojarzenie, że generalnie jeśli chodzi o historię, to trudno jest powiedzieć coś o Lewicy, co by ich nie szkalowało, więc mnie to trochę bawi i śmieszy, bo jestem z wykształcenia historykiem. Więc jakby, no tu jest szereg wątków, tak? Pierwszy wątek jest taki, najbardziej oczywisty, że związki ruchu nazistowskiego z ruchem eugenicznym, aborcyjnym, no po prostu są tak oczywiste i tak zero-jedynkowe, że ja w ogóle dziwię się, że można się o takie rzeczy obruszać. No, jakby wątek ten historyczny kończąc, no trzeba powiedzieć, że w Norymberdze naziści byli sądzeni między innymi za aborcję, tak? W Polsce legalną aborcję na życzenie wprowadził Adolf Hitler. Ruch eugeniczny amerykański z Margaret Sanger, z naczelną aborterką, założycielką Planned Parenthood. Ruch eugeniczny, ruch aborcyjny współpracował z nazistami. Margaret Sanger była rasistką i zwolenniczką nazistów. Tak? To jest dziedzictwo wszystkich ruchów aborcyjnych na świecie i w Polsce. No, jasno trzeba podkreślić, że Planned Parenthood dalej istnieje. Ma się dobrze, jest największym
masowym ludobójcą, moim zdaniem, największym masowym dostarczycielem aborcji na świecie. Więc no to jest, szanowni, czy trudno mi to powiedzieć, ale to jest posłowie lewicy i wszyscy aborterzy, i wszyscy zwolennicy chodzący na strajki kobiet, czarne protesty, czy jak się ta kolejna mutacja będzie nazywać. To jest wasza spuścizna, to jest wasze dziedzictwo, z tego wyrośliście, z niczego więcej, tylko z tego. Z eugenicznej, rasistowskiej, nazistowskiej myśli, która dzieliła ludzi na gorszych i lepszych, na podludzi, która kazała segregować ludzi chorych, nieprzydatnych, eliminować ze społeczeństwa po to, żeby wykształcić jakąś tam mityczną, doskonałą rasę. I przecież my to wszystko widzieliśmy, jak były wybuchy czarnego protestu, te osoby, które wychodziły i darły gębę, że to są jakieś potworki, wyzywały te dzieci, dehumanizowały te dzieci. Przecież to był język III Rzeszy. Dokładnie tak samo dehumanizowano Żydów, czy dokładnie tak samo Margaret Sanger dehumanizowała czarnych w Stanach Zjednoczonych, jak podczas czarnych protestów dehumanizowało się dzieci nienarodzone właśnie, wyzywając od potworków, od jakichś właśnie takich zdeformowanych płodów. I nagle ktoś przypomina o tych związkach, to nawet nie był mem autorstwa księdza Matusznego, ale po prostu podaje tego mema, gdzieś tam zaczerpniętego z otchłani internetu. I tutaj jest wielkie obruszenie, bo my nie mamy z tym nic wspólnego. Na gruncie historycznym to bardzo łatwo wykazać, tak? Więc taka jest geneza tej całej historii. Tam było, zdaje się, na początku tak to miało wyglądać, że to ksiądz miał jeździć przez całą Polskę. Posłanka Kotula jest ze Szczecina, jak już powiedziałem. Ksiądz Matuszny jest spod Lublina i proces miał być początkowo w Szczecinie, a ostatecznie odbył się w Lublinie. To też ciekawe, że... No, to był taki, to miał być kolejny element przeczołgania niepokornego księdza, tak? Że teraz sobie pojeździsz na proces 700 kilometrów. Nasi prawnicy w szeregu pism, bo tam druga strona próbowała oponować, w szeregu pism wykazali, że jeżeli doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, chociaż staliśmy na stanowisku, że nie doszło, no to doszło na terenie parafii w Snopkowie, gdzie ksiądz ten post zamieścił. W sensie on tego na swoim Facebooku zamieścił, ale zamieszczał to z miejsca, gdzie mieszkał wtedy. A więc no jakby zgodnie z zasadami prawa sprawę to prowadzi się tam, gdzie do rzekomego przestępstwa doszło. Więc w szeregu pism wykazaliśmy to i sąd w Szczecinie nie miał wyjścia. Musiał przenieść sprawę do Lublina. I tak się stało, że to potencjalnie posłanka powinna przyjeżdżać, chociaż nie była zainteresowana sprawą, którą wytoczyła, wysłała tylko prawniczkę bodajże z Warszawy. Ale gdyby proces dalej się toczył, albo gdy będzie się dalej proces toczył, bo tutaj jest zapowiadana apelacja, no to posłanka na pewno będzie musiała przyjechać co najmniej jeden raz, żeby złożyć zeznania. Liczymy, że przyjedzie za swoje. Jeżeli już przyjedzie pociągiem, no to przyjedzie, to będzie miała darmowy przejazd, ale właśnie jesteśmy bardzo ciekawi też i może będziemy to sprawdzać, czy przypadkiem żadne pieniądze partyjne czy z subwencji nie poszły na opłacenie tego prawnika, tak, bo to nie po to, skąd w ogóle, jakie było źródło finansowania tego pozwu, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale to może będziemy starali się to wyjaśnić. Więc sprawa ostatecznie wylądowała w Lublinie i bardzo dobrze, dlatego że tłum ludzi przyszedł wesprzeć księdza Matusznego przed samym procesem. Udało nam się wejść do sądu także. Na salę nie byliśmy wpuszczeni, dlatego że posłanka Kotula, jakby procesy w trybie karnym z reguły są tajne, ale za zgodą stron można je odtajnić, zaprosić publiczność, zaprosić media. Posłanka Kotula absolutnie nie była zainteresowana i jej pełnomocniczka wnioskowała o tym, żeby proces dalej był tajny, więc to też pokazuje, jak to lewica ma gębę pełną frazesów o wolnościach, swobodzie wypowiedzi i transparentności, a takie tego typu procesy chce utajniać. Ciekawe dlaczego? No, ja bym bardzo chętnie wysłuchał i zobaczył zeznania posłanki, także zeznania innych osób przez nią wezwanych, jako świadkowie zapewne w sprawie.
Dowiedział się, kto odkrył po trzech latach ten wpis i w jakim trybie, bo to jest coś absolutnie pasjonującego. Czy to jest właśnie taki program, który lewica realizuje, przeglądanie Facebooków diecezjalnych księży, czy może jest jakaś lista księży, których należy przeglądać? To są w ogóle pasjonujące wątki, na które trzeba poznać odpowiedź. Opinia publiczna powinna wiedzieć, bo może jest jakaś grupa lewicowych aktywistów, która odtwarza działalność Wydziału 4 SB i po prostu zajmuje się inwigilowaniem, śledzeniem działalności księży i potem z tego powstają właśnie jakieś takie śmieszne pozwy. No to prawda, w ogóle przecież ten wpis był, zdaje się, tylko udostępnieniem. No to raczej należałoby ścigać nie tego, kto udostępnia, a tego, kto oryginalnie wrzucił. No ale tak czy owak, to całe to filozofowanie jest jakby drugorzędne, no bo sąd uznał, że po prostu nie ma znamion czynu zabronionego i sprawę umorzył, tylko zajęło to czas, pieniądze i nerwy. No, ja powiem tak przewrotnie, że dobrze, że to tylko na świeckim wymiarze sprawiedliwości się skończyło, bo pewnie, jak znam życie, to znaleźliby się biskupi, którzy by się obruszyli na takie wpisy. Zapewne tak, zapewne też długi proces mógł być obliczony na to, że tutaj będą jakieś presje na kurię. Na szczęście wierni tak się zmobilizowali i tak dopisali, że jeżeli kuria będzie tutaj próbowała, czy biskup będzie próbował jakoś wyciągać dziwne konsekwencje z tej działalności księdza, no to raczej znajdzie się pod presją strony konserwatywno-katolickiej. W krótkim czasie ponad 2000 osób podpisało się ze wsparciem dla księdza Matusznego i sprawa była naprawdę szeroko obserwowana i komentowana na Lubelszczyźnie. Zresztą no, ksiądz Mirosław jest bardzo dobrze znanym kapłanem, bardzo lubianym, bardzo poważanym, więc zdziwiłbym się, gdyby były jakiekolwiek ruchy ze strony biskupa, które miałyby jakoś księdza karać, szczególnie, że ksiądz Matuszny de facto bronił nauczania Kościoła, bronił wiary i moralności. No, papieże też wypowiadali się w kontekście aborcji, przyrównując ją do zbrodni nazistów, czy twierdząc nawet, że podając taki pomysł, że to jest coś gorszego. Tak, no, trudno za to karać księdza Matusznego. No, tutaj warto się chyba zastanowić, że no, władza się zmienia. Teraz pani Kotula będzie prawdopodobnie po stronie rządzącej i być może wykładnia sądów się zmieni. Ja tutaj bym podrzucił taki kontrowersyjny pogląd, ale akurat ja jestem wyznawcą tego poglądu, że no, cytując klasyka, przez 8 ostatnich lat niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o podejście wymiaru sprawiedliwości czy policji do obrony życia, poza pewnymi tam ruchami oczywiście, no mieliśmy dopiero co trzecią rocznicę wyroku Trybunału, tylko to teraz prawdopodobnie zostanie za chwilę zdezawuowane kompletnie. I czy takie procesy prawdopodobnie będą się powtarzać i czy najbliższe miesiące nie będą pewnego rodzaju ozdrowieńczym szokiem, żeby wyjść ze strefy komfortu i po prostu podjąć z powrotem walkę? Po wyroku TK my proponowaliśmy szereg rozwiązań legislacyjnych, zarówno na szczeblu państwa, jak i na szczeblu lokalnym. Tutaj takimi rozwiązaniami dwoma to była ustawa Aborcja to zabójstwo, a jakby w zupełnie innej działce projekt Stop LGBT. Działaniami lokalnymi było pilnuj budżetu, którego celem było odcięcie od finansowania środowisk lewicowych. I mając świadomość, że żadna władza nie jest wieczna, nie ma rozwiązań w tym świecie trwałych, planowaliśmy po prostu rozwiązania, które miałyby osłabić potencjał środowisk lewicowych, zabezpieczyć pewne zmiany. Gdyby do zdelegalizowania środowisk aborcyjnych doszło jakiś czas temu, albo gdyby one były złapane
kolokwialnie rzecz ujmując, za mordę, wynik wyborów mógłby być inny, bo one by nie wywierały presji konserwatywną stronę i konserwatywna strona nie dokonywałaby samobójczych ruchów w postaci odcinania się od elektoratu prolife'owego, co skutkowało przerzucaniem głosów na inne partie, które się nie dostały, w konsekwencji utratą władzy. I zrobiło to zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i zrobiła to Konfederacja na finiszu swojej kampanii, dając szereg głupich wypowiedzi proaborcyjnych. Więc to jest na własne życzenie, ale tak to jest, jak się słucha lewicy, a nie słucha się prawicowych NGO-sów czy NGO-sów konserwatywnych, takie jak Fundacja Życie i Rodzina. Wyciągając doświadczenia z Hiszpanii, Irlandii, Argentyny, krajów Zachodu, jasno powiedzieliśmy, że bez rozwiązań systemowych w postaci usunięcia z debaty publicznej, usunięcia z przestrzeni publicznej organizacji, które wzywają do ludobójstwa, bo tym są organizacje proaborcyjne, one wzywają do ludobójstwa, nie uda się, czy będzie bardzo trudno zachować trwały porządek prawny i ciągle będą niepokoje społeczne. Prawa strona nie chciała nawet na ten temat rozmawiać, no to teraz prawa strona będzie musiała bronić się w tym obszarze prorodzinnym, antyaborcyjnym, ochrony życia. My się do tej walki też już szykujemy, jesteśmy gotowi i będziemy bardzo aktywni. Było to zmarnowane 8 lat, bo dało się bardzo dużo rzeczy zrobić w temacie jej rodziny i w temacie obrony życia. Chociażby można było wykorzystać potężne narzędzie, jakim było TVP, i naprawdę bombardując treściami antyaborcyjnymi przez miesiące i lata można było społeczeństwo formować. Nie zostało to zrobione w dużej mierze zapewne dlatego też, że wierchuszka PiSu, jak i decydenci, jak i ta sfera medialna PiSu jest w dużej mierze centrowa, jeśli nie proaborcyjna, tak? I takie są fakty. Znów będzie opór, będzie trwał, czy będzie się organizował właśnie wokół oddolnych organizacji. Znów takie głosy i takie osoby jak ksiądz Matuszny będą bardzo ważne. Ja od dawna mówię, że opór w Polsce stoi na właśnie kilku wyrazistych organizacjach, kilku wyrazistych biskupach i około 1000 proboszczów, którzy wiedzą, o co chodzi i mobilizują do walki, tak? I tak niestety wygląda linia frontu, kto ją obsadza, a 8 lat, które były naprawdę, 8 lat to jest ogromny czas, to nie było tak, że oni rządzili 2 lata i nic się nie dało zrobić. Przez 8 lat da się zrobić ogromnie dużo, wybudować własne media, wybudować uniwersytety, wybudować sieć organizacji społecznych, które jakąś sprawę będą supportować. Oni nic absolutnie nie zrobili. Podobną rzecz mamy w kwestii na przykład polityki historycznej czy jakiejś polityki patriotycznej, tak? No przecież tutaj także nic nie zostało. Więc to jest taka smutny bilans tych rządów Zjednoczonej Prawicy. Czy tam oni wierzyli, że będą rządzić wieczność? No jeżeli tak polityk myśli, no to znaczy, że jest słabym politykiem. No tu dodajmy, że i w sprawie księdza Matusznego jest zapowiadany w każdym razie ciąg dalszy. Czy będzie, to zobaczymy, ale ja myślę, że teraz rzeczywiście się zacznie przeszukiwanie różnych Facebooków i chyba trzeba byłoby być na to przygotowanym, no choćby mentalnie, tylko bynajmniej może nie w ten sposób, niektórzy tak będą. Tak by za chwilę się dofilozofowali, że za chwilę zaczną przeglądać swoje Facebooki i usuwać te wszystkie wpisy, bo to chyba nie o to chodzi. Tak, na pewno będzie i będzie trudniejsza sytuacja w koalicji rządzącej, która się tam ukształtuje, która będzie tak od prawa do lewa, czy od jakiegoś nominalnego prawa do takiego skrajnego lewa, tym na pewno więcej będzie tego typu ekscesów i na pewno będzie presja na Kościół, na konserwatystów. Na pewno ta presja będzie także zwiększana na skutek interwencji Unii Europejskiej, jak i ambasad. No, trzeba jasno sobie powiedzieć, że kraje zachodnie są krajami wrogimi katolicyzmowi i
Niektóre z nich wręcz programowo zwalczają katolicyzm, a na pewno robi to Unia Europejska i nie ma co tutaj ukrywać, że tak jest. My deklarujemy, że każdemu zaatakowanemu księdzu udzielimy pomocy prawnej. Z księdzem Matusznym prawnicy byli optymistycznie nastawieni, że to już padnie na samym początku, ale mieliśmy rozpisany koncert na wiele aktów i byliśmy gotowi na długą walkę. I tak samo jesteśmy w stanie bronić do upadłego każdego zaatakowanego księdza, który za to, że głosił nauczanie Kościoła, teraz będzie stawiany przed różnymi namiestnikami i synagogami, mówiąc językiem pisma. Nasz zespół prawny jest naprawdę świetnym zespołem. Mamy kilkunastu prawników, którzy są dedykowani do różnych spraw, więc tutaj się polecamy i reklamujemy, że takiej pomocy na pewno udzielimy. Na pewno będzie się trzeba oddolnie organizować, ale no właśnie bez takiego otrzeźwienia i bez takiego zobaczenia, co się dzieje, kiedy zła się nie hamuje, kiedy to było możliwe, bo naprawdę przyjąć pakiet ustaw odcinających na przykład lewicę od finansowania, to była kwestia jednego czy dwóch posiedzeń Sejmu i to się dało zrobić. Cały ruch lewicowy jest w Polsce finansowany w 90%, przepraszam, w 70% z zagranicy. Są to fundusze norweskie, jest to Unia Europejska, są to ambasady. Te pozostałe 30% to są samorządy obstawione przez jakieś tam platformiano-lewicowe koalicje. I tak wygląda dotowanie budżetu, tak wygląda dotowanie organizacji z lewicowych. Wystarczyłoby jedna, dwie ustawy, która by zrobiła z tym porządek i problem lewicowych organizacji, które są na przykład opłacane z ambasady Niemiec, zostałby rozwiązany. No, ja w ogóle zastanawiam się, po co nam służby specjalne, autentycznie zastanawiam się, po co nam służby specjalne, które chyba zatrzymały się na etapie lat 90. i tam pilnują przemytu, żeby ktoś tam granatników przez Polskę nie przerzucał, czy Bóg wie co. A nie widzą, że w obecnej sytuacji infosfera jest atakowana i że takie organizacje lewicowe, różne fundacje, różne byty służą do wpływania na proces decyzyjny, proces polityczny, wręcz stanowią często o tym, kto będzie rządził w Polsce. I generalnie chwieją porządkiem konstytucyjnym, chwieją suwerennością Polski. Więc ja nie wiem, co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby. Zapewne ściga narodowców albo takie organizacje, albo już za chwilę zacznie ścigać prolajferów, bo przecież mieliśmy tego odsłony za pierwszej platformy, że do organizacji prawicowych wchodzili oficerowie czy jacyś tam agenci ówczesnej bezpieki. No to ja myślę, że też jest problem z takimi bardziej trywialnymi sprawami jak policja, prokuratura, stosowanie prawa. Teraz tam aborcyjny Dream Team się chwali, że oni tutaj ćwiczą sobie aborcje późne. No, nic z tym nic nie robi. Aborcja jest zakazana poza wyjątkami, ale tych przypadków aborcji, które są dokonywane poza tymi wyjątkami, no nikt nie ściga, bo po co? Nikt się nie zajmuje wykrywaniem tego typu przestępstw. No i generalnie przepisy prawne tego dotyczące, jeśli to jest rzecz, której się uczą studenci prawa na samym początku, w pierwszym semestrze studiów, że no, po prostu przepis bez sankcji najczęściej jest martwy. Tak, tutaj jakby trzeba jakby rozumieć dwa procesy. Jeden proces to jest proces społeczny, a drugi proces to jest jakby proces polityczny. I w tym procesie społecznym zachodzi coś takiego, co mogliśmy obserwować, czy to będzie przez analogię, no ale kiedy w Stanach Zjednoczonych podczas wojny secesyjnej zniesiono niewolnictwo, to do czasu, żeby murzyni przestali być, a nie wiem, czy można mówić murzyni w ogóle, przestali. Chyba jeszcze można, ale już niedługo być może. Rozumiem, nowa władza zrobi nowy język. Do czasu, żeby oni osiągnęli pełnię praw, było trzeba 100 lat.
I pomimo formalnego zniesienia niewolnictwa, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych segregację rasową, szczególnie w Stanach Południowych, i dyskryminację na ogromną skalę. Teraz oczywiście obserwujemy przegięcie w drugą stronę, no ale to jest jakby temat na inną dyskusję. Więc społeczeństwa, które długi czas tkwiły w jakimś prawie, które było prawem złym, opresyjnym, prawem demoralizującym, są zdemoralizowane. I ja w tym sensie rozumiem, że tego typu procesy zachodzą, natomiast absolutnie nie rozumiem, że nie ma decyzji politycznych, żeby te procesy hamować i odwracać, czyli rzeczywiście zacząć ścigać przed naszym głosowaniem ATZ-u, czyli aborcja to zabójstwo, na wiosnę. My opublikowaliśmy raport, z którego wynikało, że tylko kilka procent spraw z przestępczości aborcyjnej kończy się skazaniem, że w ogóle to jest fikcja. Tam chyba było 5 czy 7%, tak? Sprawy są zgłaszane, są w większości przypadków umarzane. No brakuje właśnie decyzji politycznej, woli, brakuje świadomości i jest po prostu pewna demoralizacja społeczeństwa, które dalej uważa, że to nie jest człowiek. Wszyscy są w Polsce poruszeni, jeżeli ginie dziecko roczne, dwuletnie, pięcioletnie. No mieliśmy ostatnio ten straszny przypadek tego 71-latka chyba, który zasztyletował biedne dziecko. Powinno go się rozstrzelać na rynku w Poznaniu, bo to chyba było w Poznaniu, tak, w Wielkopolsce. Powinno się go publicznie rozstrzelać, to jest adekwatna kara za to, albo powiesić, bo rozstrzelanie jest formą śmierci szlachetnej, dedykowanej, a powinno się go po prostu publicznie powiesić i mało mnie obchodzi, jaki kto ma tam podejście i stosunek do kary śmierci. Natomiast mamy na masową skalę zabijane dzieci przed narodzeniem i to nie wywołuje tak wielkich emocji. Wydaje mi się, że dalej pokutuje w społeczeństwie takie przeświadczenie, że to jest taki człowiek nie do końca. Bo jeżeli to byłby pełny człowiek w uznaniu tych wszystkich osób, no to one oczywiście reagowałyby emocjonalnie tak samo jak na tego zabitego pięciolatka, a nie reagują, no dlatego, że to jest po prostu nastąpił tak daleko idący proces dehumanizacji, ukrywania prawdy, nazywania to właśnie potworkiem, zlepkiem komórek, płodem i tak dalej, że powszechność, że to jest człowiek, się nie przebija. Jest taka gradacja człowieczeństwa. My to możemy obserwować, że jest gradacja człowieczeństwa i te umowne płody no, są takimi trochę ludźmi. Może jest już lepiej niż było kiedyś, bo nabyły większej ilości praw, ale dalej to nie jest pełnia praw i dalej obowiązują jakieś ustawy aborcyjne i dalej obowiązuje sytuacja, w której można sobie zabić swoje dziecko, może to zrobić kobieta i zasadniczo jest nieścigana, dlatego że organy ścigania po prostu są bierne i niezainteresowane zmianą tej sytuacji. No, organa ścigania są bierne. Zobaczymy, jak będzie, tak jak powiedziałem, pod nowymi rządami, czy będą bierne wobec pro-liferów, bo wcale nie byłbym tego taki pewien. Myślę, że małymi krokami, a może już dużymi krokami, zbliżamy się do sytuacji, która jest na zachodzie, przed którą ostrzegaliśmy od co najmniej 5, jak nie 10 lat, czyli zakazu działalności takich organizacji jak moja w przestrzeni publicznej na początek pod szpitalami, tak? Na początek, bo to oczywiście oni są demokratami, więc przesuwają stopniowo. Oczywiście docelowo kończy się to delegalizowaniem organizacji pro-life i to można zrobić w bardzo prosty sposób. No, we Francji obowiązuje prawo, że za założenie strony internetowej podważającej oficjalną narrację proaborcyjną dostaje się bardzo duże grzywny. I de facto organizacje pro-life mogą istnieć, no ale no, jak możemy sobie wyobrazić funkcjonującą organizację pro-life, która nie ma prawa publikować czegoś w przestrzeni medialnej, internetowej. No może 20 lat temu, kiedy internet był w powijakach, to było jak najbardziej wykonalne. Teraz jest to absolutnie niemożliwe, więc szereg takich działań legislacyjnych, szczególnie jeżeli tam małpa dostanie brzytwę, mówię tutaj o lewicy, a na to się zapowiada, szereg takich działań będziemy obserwować.
Na pewno będzie chęć, żeby nas także wyrzucić spod szkół, bo przecież nasze akcje pod szkołami, szczególnie w Lublinie pod szkoły, tak zwanym Zamojem, strasznie pomieszały szyki tęczowym propagandystom i też zapewne będzie taka pokusa, żeby nas stamtąd usunąć. Oczywiście my dalej będziemy chodzić pod szpitale, dalej będziemy chodzić pod szkoły, najwyżej będziemy trafiać przed niezawisłe sądy. Nauczka, doświadczenie z tego dla prawej strony jest tak naprawdę jedno. Jeżeli odzyskacie władzę, w perspektywie nie wiem jakiej, musicie zaprowadzić najbardziej daleko idące prawo, które nie pozwoli lewicy w przyszłości na tego typu działania, odciąć ich od finansowania, zdelegalizować organizacje, które wprost wzywają do ludobójstwa, czyli organizacje aborcyjne, zdelegalizować organizacje, które są pasem transmisyjnym dla homolobby, które są pasem transmisyjnym de facto dla pedofilii, dlatego że o tym od lat mówimy. Pedofilia nigdzie nie ma się tak dobrze jak w środowisku LGBT. No to myślę, że tu już postawimy kropkę, chociaż pewnie do tematu obawiam się, że będziemy jeszcze w najbliższych miesiącach wielokrotnie wracać, ale nie uprzedzajmy faktów, bo wiemy, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i może tak być z lewicą w rządzie, ale to też temat już na inny program. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję widzom. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.